Jak nakręcić film akwarystyczny? Zastanawiałem się, czy warto taki temat poruszać. Filmów akwarystycznych na YouTube jest ogrom. Oglądam je, ale oczywiście nie wszystkie, bo by mi czasu na kobiety nie starczyło. Więc oglądam wyrywkowo. Przyznam szczerze, że większość wyłączam po kilku minutach. Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że coś mnie w nich odrzuca. Czasami jest to treść, ale przyznam, że akurat to zdarza się dzięki obywatelowi Bogu dość rzadko. Przeważnie odrzuca mnie forma samego filmu. Żeby nakręcić w miarę poprawny film, który zainteresuje widza, trzeba zrozumieć dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, widz zobaczy tylko to, co pokaże nam oko kamery, a nie to, co my widzimy podczas kręcenia. Dlatego sztuką jest w czasie kręcenia wczucie się w odbiorcę. Jeśli pokazujemy całe akwarium, mówimy o nim całościowo. Jeśli chcemy powiedzieć o czymś konkretnym, pokazujemy to. Po drugie, postawienie kamery naprzeciw akwarium i opowiadanie o nim udaje się naprawdę niewielkiej grupie akwarystów. Bo czasy filmów braci Lumière w typie wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie już się skończyły. Mamy XXI wiek, widz chce dynamiki. Jednym z podstawowych błędów w kręceniu tego typu filmów jest podniecenie operatora. Panie i panowie, nie kręcicie amatorskiego filmu pornograficznego, żeby trzęsły się wam ręce. Jestem w stanie zrozumieć, że nie wszyscy mają stabilne macki, że niektórzy mogą cierpieć na delirkę, ale istnieją proste sposoby, aby ustabilizować obraz. Najprostszym sposobem jest zakupienie za 20-30 zł najtańszego statywu. Nie jest to statyw profesjonalny, więc wielu rzeczy nim się nie zrobi tak, jak powinno to wyglądać, ale z pewnością uzyskamy efekt stabilności, przykręcając do niego kamery. Można do niego przykręcić też aparat fotograficzny, a przy zakupie odpowiedniego mocowania i telefon komórkowy. Więc nie wciskajcie ciemnoty, że tak widać, bo macie kiepski telefon. Jeśli już nie można zakupić statywu, wystarczy wykorzystać naturalne podpory typu stół, krzesło czy co wam wpadnie do głowy. Ręka z kamerą czy telefonem oparta łokciem na przykład o krzesło jest znacznie stabilniejsza niż to samo urządzenie trzymane w powietrzu. Pamiętajcie, że nikt nie widzi, w jaki sposób kręcicie, więc możecie to robić nawet wisząc nogami na żyrandolu, głową w dół. Dla widza ważny jest tylko efekt. Następna rzecz. Każde akwarium posiada zacieki z wyschniętej wody. Ale nie każdy chce oglądać cudze zacieki. Przed kręceniem filmu szyby powinno się umyć i dokonać oskrobania ich od wewnątrz, aby przy zbliżeniach nie widać było tych paskudnych, zielonych kropek na szybach. Jest to rzecz prosta i wręcz oczywista, ale wielu osobom w ferworze walki z kamerą wylatuje to z głowy. Mówiłem już o statycznej kamerze pokazującej przez kilkanaście minut ten sam obraz. Niestety, niewielu potrafi tak przyciągnąć widza treścią swoich opowieści, że te kilkanaście minut spędzonych przed tym samym obrazem nie znudzi widza. Nikt nie wymaga od was, abyście byli profesjonalnymi operatorami, choć polecam przyswojenie sobie trochę wiedzy, przynajmniej o podstawach operatorki filmowej. Wiele ujęć można zrobić naprawdę w prosty sposób, a to znacznie uatrakcyjni wasz film. Niestety, kręcenie całego filmu jednym ujęciem jest po prostu nudne. Nie pozostaje więc nic innego jak kręcenie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu ujęć i łączenie ich w całość dzięki programowi do obróbki filmów. Nazywa się to montażem. Programów jest dużo i wiele jest darmowych, pozwalających w prosty sposób zmontować wasz film. Dzięki nim można manipulować zarówno obrazem, jak i dźwiękiem. Można podkładać muzykę jako tło filmu, czy w końcu nagrywać głos, robiąc z siebie superlektora, coś a la pani Czubówna. Albo ja. Ja to powiedziałem? Oko ludzkie jest szybsze od kamery i generalnie miota się w różne strony, notując mnóstwo szczegółów z różnych kierunków. Ale staranie się, aby dorównać mu w szybkości, machając kamerą jak cepem, jest niedopuszczalne. Bo w końcu oglądając, chciałbym zobaczyć jakieś tam lepsze lub gorsze akwarium, a nie serię rozmazanych plam na ekranie. Przy okazji należy pamiętać, że kamera nie łapie ostrości tak szybko jak oko. Najczęściej traci ostrość w dużych zbliżeniach. Dlatego lepiej jest czasem zbliżyć całą kamerę do zbiornika, kręcąc przy samej szybie, niż z daleka dokonywać zbliżenia, które na końcu rozjedzie nam się w super mgłę nieostrości. Pracy z kamerą trzeba się trochę nauczyć. Ja rozumiem, że każdy czuje w sobie moc operatora
do którego nazajutrz zgłosi się Spielberg, błagając na klęczkach, żeby kręcił dla niego film, ale rzeczywistość jest bardziej przyziemna. Dlatego zanim pokaże się swój pierwszy film, warto trochę potrenować, poczuć kamerę, nakręcić ciotkę na imieninach, której wpadła sztuczna szczęka prosto do wazy z zupą, czy wujka, który krzywo zapiął płaszcz. Dopiero potem zacznijcie walkę z kinematografią akwarystyczną. Takie właśnie tematy nasunęły mi się po obejrzeniu ostatnio kilku filmów. Nie nakręciłem jednak tego filmu, aby ktoś z Was w jakiś sposób brał sobie wzór z mojego stylu kręcenia. Jestem naprawdę bardzo przeciętnym operatorem, amatorem i nadal się uczę. Popełniam błędy i staram się je w kolejnych filmach naprawiać. Uważam po prostu, że stosowanie się do tego, co Wam powiedziałem, pomoże i uatrakcyjni, a przynajmniej pozbawi błędów Waszą superprodukcję. A potem to już tylko lajki, suby i celebryckie wywiady w programach śniadaniowych.